Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z otwierania saszerek, które ostatnio do mnie przyszły. FIFA 365 2021. Z tej edycji zobaczymy, czy uda się w tym odcinku też trafić rarkę. W ostatnim była, więc miejmy nadzieję, że w tym też będzie. Zaczynamy, mam nadzieję też, że uda się oczywiście całą kolekcję zebrać. Tu mamy Courtois, jak widzicie, Luan, Witzel, Dagba. Dwie karty specjalne. Jest to Casio i Gil. Tak jak mówiłem o grupie, będzie założona, postaram się do końca tygodnia. Jutro jest czwartek. Widzicie, tak, to jest czwartek, bo nagrywam to w środę. Tak, postaram się do końca tygodnia to ogarnąć i wam zrobić. Znowu Courtois, znowu Luan, Sterling, Greenwood. To na bok. To jest Power Trio, Felix, Morata, Correa i Zambrano. Postaram się do końca tygodnia ogarnąć wam grupę. Do piątku, myślę, powiem wam wtedy wszystko, co i jak. Wszystko będziecie wiedzieć. Brozowicz, Zambrano, Davo, Kroos. I tu Herb Barcelona, jak widzieliście, i Sané. Więc grupa będzie, myślę, fajna. Będzie i będziecie mogli sprzedawać swoje produkty i się wymieniać. Myślę, że jak najbardziej, jak najwięcej was tam wbije. No ale zobaczymy. Co my tu mamy? Aguilar, McTominay, no i są trzy karty specjalne. No dobrze. Burki, Griezmann i International Star Bernardo Silva. Fajnie. Mam nadzieję, że tą kolekcję powoli uda się uzbierać tak samo jak kolekcję z FIFA 3, FIFA Euro 2021 Kickoff. Zagadu, Savić. Tutaj co mamy? Francję 98, ale najpierw Fabra i... A ta karta jest uszkodzona, ale nic nie zrobimy. No jest Francja 98, te karty są przepiękne. Mówię, mam nadzieję, że te wszystkie kolekcje uda mi się zamknąć do końca sierpnia. Wtedy będę miał chyba wyjazd. I nie wiem, czy będę mógł dużo dla was nagrywać. Postaram się do przodu coś nagrać, aczkolwiek no nie obiecuję. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Saul i Keylor na was. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i jak to się z czasem ułoży. Tutaj Varan, Kameni, Bastoni. A wtedy już oczywiście będziemy zbierać nowe edycje. Shop, Casio znowu i Harit. Nowe edycje, nowy Champions League. Cały czas próbuję wbić się w Prizmę, ale to jest drogi biznes. Mam nadzieję, że mi się uda wbić, no ale mówię, zobaczymy. Pereira, Lenglet, Felipe. Co tu mamy? Argentyna. FIFA Trofeum. Futsal. Fajnie. I Koke. No zobaczymy. Możecie napisać, jak wam idą zbieranie tych kolekcji. Chyba w tym odcinku nie będzie rarki, niestety. No ale zobaczymy. Feldman, Czerbi, Gomez. No może tu są trzy karty specjalne, ale chyba nie. De Gea, Icardi i Time Machine Carlos Tevez. Mówię, to zobaczycie w czwartek, a ja postaram się, albo dołożę jeszcze tu dwie saszetki dzisiaj. Arnold Henderson i Hiszpania 82. 3 dołożyłem. Aż żeby nie było. Trzy saszetki są. Tak jak mówię, no wszystko postaram się do końca tygodnia ogarnąć. W następnym tygodniu mam wyjazd, więc filmiki będę nagrywał do przodu. Jadę sobie nad jezioro, więc nie będzie mnie tydzień, więc filmiki będziecie mieli nagrane do przodu. Postaram się jak najwięcej ich nagrać, żeby codziennie były. Gueye i kartę, którą mieliśmy już. No a wy napiszcie, tak jak mówię, co teraz zbieracie, czy macie wakacje, przerwę od zbierania kart, czy cały czas walczycie i zbieracie Handanović, Cordova, Bale, no bo jak widzicie, ja cały czas próbuję Fagner i Henrique. Cały czas walczę z tymi kolekcjami, bo trochę zaległości miałem, ale mówię, a tu znowu Arnold i Henderson. Gündogan, Neymar w zwykłej wersji, ostatnio była rarka. Wan-Bissaka, no i dziś bez rarki niestety. Mamy Arnolda i mamy Francję 98.
jak widzicie, dzisiaj otworzyliśmy 13 saszetek, więc powinna być jedna rarka, a nie. A otworzymy jeszcze jedną, bo na 14 powinna być rarka, więc uwierzmy w przekonania panini i otworzymy 14 i zobaczymy, czy faktycznie będzie rarka. Bentancourt Kambozo Davo. Teraz uwaga. Schoff. I Korea. No niestety. Bez rarki dzisiaj. Tak jak mówię, postaram się wszystko do końca tygodnia ogarnąć, powpisywać na Last Stickera, grupę otworzyć, bo wiem, że dużo osób nie ma Last Stickera, to na Facebooku będziemy się wymieniać. Wszystko ogarnąć i wam dać znać, co i jak. A wy się trzymajcie, korzystajcie z pogody, póki jest, bo zaraz jej nie będzie i będzie znowu jesień i wtedy znowu będzie trzeba wejść dobrze w karty, bo nie będzie co robić. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, proszę o zostawienie subka, lajka, no i komentarze, jak możecie, jak wam się podobał ten odcinek. No i oczywiście, jak idzie wam zbieranie tej kolekcji, a może ją już macie całą, jak idzie euro i w ogóle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.